Głosowanie będzie języczkiem uwagi. No ale sam Jarosław Kaczyński mówił 2 lata temu, że to są postkomuniści, ci sami ludzie. A teraz mówisz, ja się nie zgadzam. Nie zgadzam się z tym, co mówi kolega Raszczyński, dlatego że wilk zmienia skórę, lecz nie obyczaje. Ja nie wierzę w metamorfozy komunistów. Oni teraz przyjmują barwy ochronne, bo to wiadomo, że ale trochę więcej sukcesu politycznego i to wszystko wróci. Tym bardziej, że w Unii Europejskiej mają bardzo dobry punkt taki odniesienia, ponieważ tam partie komunistyczne tu kur są legalne i jak są legalne, to teoretycznie przynajmniej mogą wygrać, prawda? W związku z tym to jeszcze nie, lewica tak zwana nie powiedziała ostatniego słowa. Tyle tylko, że w tej chwili, jak powiem, przybiera barwy ochronne, bo korzysta, odwołuje się do proletariatu zastępczego, ponieważ ten proletariat tradycyjny się od lewicy odwrócił, nie bardzo to woli w związkach zawodowych tam się użerać o swoje. Więc lewica szuka sobie proletariatu zastępczego w postaci kobiet, w postaci różnych odmieńców i przy okazji rozwala struktury społeczne, ale cały czas chodzi o to samo. Niedawno, panie redaktorze, rozmowę mieliśmy razem z Piotrem Ikonowiczem i ja zwróciłem uwagę, że on właściwie przy użyciu tej retoryki bardzo takiej nowoczesnej, bardzo takiej modernistycznej, ale powtarza starą marksistowską teorię walki klasowej. Oczywiście. Jedną bandę trzeba napuścić na drugą. Zamieniono na uciemiężonych, homoseksualistów, kto inny kobiety, jest uciemiężony w tej chwili, proletariat zastępczy. Trzeba wyzwalać. Natomiast trzeba mechanizm się nie zmienił. A przy okazji się destrukcja tkanki społecznej i organicznej następuje jak najbardziej. To jest prawda. I myśl, że przy walce, bo gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Ja tu się zgadzam z tą oceną redaktora Jackowskiego. Natomiast może się rzeczywiście tak stać, że komuniści się wypromują na języczek uwagi, że ta walka Platformy z PiS-em może doprowadzić do wypromowania komunistów kosztem PSL-u. Ale panowie, nawet jest to oczywiste, że no, aby wygrać wybory, musi to być bardzo szerokie forum poparcia dla kandydata, bo nie można się zwracać do jednej grupy wyborców, no bo wtedy ten wynik jest absolutnie niesatysfakcjonujący. To prawda, ale wie pan, trzeba się liczyć również i trzeba dopieszczać tych wyborców, których się ma. Nie można nigdy żadnego wyborcy traktować, że jego głos do mnie należy na wieki wieków, amen, cokolwiek bym nie zrobił. Nie, tak nie można podchodzić, bo ci wyborcy też mają jakąś granicę wytrzymałości. Tu trzeba było w architekturze sztabu również zadbać o to, żeby na przykład opcja, no nazwijmy ją bardzo umownie, konserwatywno-narodowa, była reprezentowana w sztabie. No bo tak, na razie nie ma alternatywy. I w sztabie Jarosława Kaczyńskiego, bo ona była wypromowano osoby, które miały otworzyć kierunek marsz na centrum. Natomiast przy okazji myślę, że jednak stracono prawą flankę. To znaczy w tym sensie, że ten najtwardszy prawicowy elektorat różnie zareagował. Właśnie zobaczymy, ile będzie tych głosów, znaczy ludzi, którzy poszli do wyborów, ale oddali głosy nieważne. I sądzę, że to wcale nie mało będzie, no to będzie trochę głosów. Jarosław Kaczyński próbował, zwracając się do elektoratu lewicowego, stawiać na sprawy socjalne. No może w ten sposób chciał pozyskać te głosy. W Polsce ciągle ta sfera socjalna jest bardzo istotna dla wielu ale osób. Ale to można było zrobić bez takich prostych koncesji do środowiska. Można się było do ludzi odwołać, można było do programu i to by było wystarczające. Natomiast awanse takie zbyt daleko idące mogły zirytować po prostu część ludzi, którzy do PRL-u, do komunistów, no mają awersję bardziej czy mniej uzasadnioną i tyle. I no, jak mówię, pewność siebie polityka też ma, że tak powiem, swoje granice. No ale to chociażby przykład z Edwardem Gierkiem, no, który przecież wpisał do konstytucji PRL-owskiej uzależnienie od Moskwy w 1976 roku. I mówienie, że to był taki najbardziej... Ursus. To już pod tym względem można mówić, że Władysław Gomułka no, próbował prowadzić przynajmniej ustawiać jakoś stosunki, no, ale to się brnie po prostu w taką relatywną dialektykę. Panowie, tutaj chciałbym bronić wypowiedzi
wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, dlatego że to, co się pojawiło w mediach, to był drobny wycinek. Tam było zastrzeżenie, że w tamtych czasach również wsadzano ludzi do więzień. On nie powiedział, że to był okres swobody, wolności słowa i demokracji. Oczywiście o tym zapomniano. Kamery pobiegły do wszystkich tych skrzywdzonych w czasie komuny i Zagierka i zaczęła się jazda o co on takiego wygaduje. Gdybyśmy mieli okazję posłuchać pełnej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego o Gierku, to ten fragment, w którym mowa jest o tym, że Gierek widział Wielką Polskę, to przecież jest fakt. Dążył do tego, że nie miał pełnego zaufania w tym komunistycznym całym obozie moskiewskim, że mu komuniści nie ufali jako człowiekowi, który przyszedł z Francji, że jednak postawił na pewną modernizację, to przecież też są fakty. No, robienie z tej wypowiedzi, przedstawianie Kaczyńskiego jako zwolennika tamtych czasów i Edwarda Gierka jest po prostu bez sensu. Tu można by bardzo długo mówić, przecież ten sam Gierek, ja go też w żaden sposób nie bronię, ale jednak no, wylądował na nędznej pryczy, posadzony tam przez juntę Jaruzelskiego na zasadzie obcinania skrzydła, więc opozycjoniści i reformatorzy w partii. Z chorym kręgosłupem wrzucono go na pryczę. Panie redaktorze. Opisał to wszystko przecież pan Rolicki w tej książce. Ale tu chodzi dekadę. O co innego. Tu nie mówimy o ocenie, o dyskusji historycznej na temat roli Edwarda Gierka w historii PRL-u czy w historii Polski, tylko mówimy o sytuacji, że polityk, który budował swój imidż na podstawie twardego antykomunisty i podkreślał to przez prawie 20 ostatnich lat, nagle zmienia zdanie i my o tym mówimy i pytamy to znaczy, się, co spowodowało tę zmianę. Czy to jest taktyka wyborcza, czy to jest faktyczna zmiana postawy? Ja zwracam uwagę, nie przywołuję o tym, ja nie ten 10 kwietnia. Coś się jednak stało i Jarosław Kaczyński mówił o tych trzech posłach lewicowych, przecież którzy tam zginęli. Jednak pojechali na uroczystość państwową w celu upamiętnienia Pomaków pomordowanych tam 70 lat temu. Byli w tym momencie pewnym elementem państwa, pewnej wspólnoty, podobnego patrzenia na historię. To się zmieniło. Ten 10 kwietnia się zmienił. Nieco inne spojrzenie, pewna korekta. Co nie znaczy, że Jarosław Kaczyński polubił postkomunizm. Panowie, 2005 rok, wybory, czas między pierwszą turą a drugą turą. I jest taki też podobny, może nie tak ostry i tak zdecydowany ukłon w stronę lewicy, ale wtedy był też ukłon ze strony Lecha Kaczyńskiego. Efektem tego było poparcie Lecha Kaczyńskiego przez Adama Gierka, syna Edwarda Gierka. I gdzieś te inklinacje lewicowe, socjalne, no u braci Kaczyńskich były od początku. Panie redaktorze. Mnie to, wie pan, martwi przypisywanie lewicy inklinacji socjalnych. Jeszcze trochę się rozpędzimy i przypiszemy im wrażliwość społeczną. Naprawdę to jest banda gangsterów i żadnej wrażliwości społecznej oni nie mają. Powiadam, nie powinniśmy brać pozorów za rzeczywistość. Jeszcze raz powtórzę przysłowie, że wilk zmienia skórę, ale nie obyczaje. Nie nabierajmy się na te syrenie śpiewy, bo daleko nie zajedziemy. Panowie, zmieńmy na chwilę temat, czy ten dzisiejszy wynik, no jeszcze nie wiemy, jaki będzie ostatecznie wynik wyborów, ale czy to jest zapowiedź końca IV Rzeczpospolitej? Już PiS właściwie stracił wszystkie przyczółki władzy. Panie redaktorze? No, ta zapowiedź pojawiła się znacznie wcześniej, zanim jeszcze ktokolwiek myślał o wyborach prezydenckich. Mam na myśli wiosnę roku 2008, kiedy to na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński poddał wątpliwość istnienie układu i konieczność zatem walki z układem. To było to takie wywieszenie białej flagi umożliwiło koalicję medialną w telewizji państwowej z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. To rozumiem, że jest elementem taktyki, ale to oczywiście oznacza wycofanie się z tego projektu, cokolwiek by to miało znaczyć, IV Rzeczpospolitą. Ja rozumiałem, przynajmniej tak interpretowałem projekt IV Rzeczypospolitej,
że chodziło w nim o wysadzenie w powietrze grupy trzymającej władzę, tak zwanej, i zajęcie jej miejsca. Rozumiem, że to już przestało być aktualne. Zresztą nie ma czym wysadzać. Myślę, że sam Jarosław Kaczyński zrozumiał nieudolność tych usiłowań w momencie, kiedy narzędzie tego wysadzania, którym miał być pan minister Janusz Kaczmarek, został przełapany na składaniu meldunku sytuacyjnego swojemu prawdziwemu zwierzchnikowi. Także to jak gdyby było, już przesądzało sprawę.